podpierano je różnego rodzaju tam kolumnami. Teraz po remoncie te kolumny, które oglądacie, pierwsza z tamtej strony i ta malutka, które są dorobione, są zupełnie jakby inna barwa, ale one muszą popierać te schody. Natomiast podczas remontu na strychu czerwcu i ona produkowała. Mojżesz mógł być największym faraonem w wczesnych czasach, nie? No ale historia biblijna i katolicka inaczej się potoczyła. Więc to jest ten fresk, bo nie ma małego uczynku. Podczas teraz remontu odświeżono, a tak naprawdę odsunięto litery egipskie i macie żydowskie z drugiej strony. Przy tych literach co prawda niejasności rozmakowano, więc są dwa warianty, że albo w tym jest coś ukryte, jakaś informacja, albo drugie bardziej prawdopodobne. W procencie, przypuszczam, że duży, to kosztowało ponad 200 tysięcy złotych. To z kolei zafundowała gmina Prudnik i Urząd Marszałkowski. Restaurację tej cząstki oranżerii. Niestety nie udało nam się drugiej części, stąd zupełnie widzicie inną bajkę. Tylko jest markowanie plafonów, takie jest markowanie plafonów w sali, gdzie się byli. To jest tylko przypuszczanie, tak to wyglądało. Tutaj ciekawostka. Ten płotek, to jest, widzicie, chodzicie po tej podłodze, o której mówiłem, czyli jesteście wyżej o 80 cm. Znowu ten koszt, który musiała gmina Prudnik podnieść, to jest kolejne 150 tysięcy złotych, czyli tylko wkładało się w kolejne wydatki. Natomiast ta cała reszta, prawie 2 miliony dodatkowych prac, które pani konserwator nakazała, chociaż były to względem budowlane właśnie ta druga podłoga, to było prawie 2 miliony. Milion około miasto Prudnik, około 2 900 000 Urząd Marszałkowski. Więc to było bardzo dobry po żydowsku geszenk, czyli układ finansowy, kiedy nagle środki zewnętrzne tak znaczące, że pozwoliły na wyremontowanie. Czyli ze strychu, dzięki takim środkom, zrobiliśmy galerię, która w dzień akurat przy tej jeszcze takiej pogodzie wrednej nam nie pokazuje piękna tych ścian. Rozpoczynamy te wystawy dla młodych gniewnych. I dla maluchów zupełnie od przedszkolaków po starszych, ale i dla młodych gniewnych. Tu się w imieniu Marek Wień prezentował, nasz prudnicki grafik, artysta, który też sądzę, że znacie. I tu rozpoczynamy zawsze wernisaże. Przypuszczanie, że za tymi miejscami byli chowani z tej kapucyni, albo nas tylko możemy też domniemywać. W tym miejscu była studnia klasztorna, którą jeszcze ja pamiętam we wczesnej młodości, bardzo głęboko. Niestety jest zniszczona, tylko centrum zaznaczona, że w tym miejscu była centrum. Natomiast podstawa, która tak naprawdę pochodziła z pobliskiej Białej. Samuel Frenkel przybył tutaj z Białej i wykorzystał dawne tradycje tkackie, które w tym mieście istniały już od wieku. Wybudował to fabrykę, która niestety już nie istnieje, ale była to fabryka potężna. Patrzymy sobie na miasto, to niestety nie zauważymy już murów obronnych, a ono było kiedyś otoczone murami obronnymi. Pozostałością murów obronnych jest wieża bramy dolnej, tak zwana wieża karniowska. Karniów to po polsku Krnów, miasteczko, które leży 35 km od nas na Morawach. Tam prowadził szlak handlowy do Karniowa i dlatego ta wieża nazywa się Karniowska. To jest ta wieża, która dzieli się z mieszkańcami tego miasta. To jest bardzo chwalebne, dzisiaj bardzo rzadkie, żeby przedsiębiorcy zrobili coś, coś nie tylko dla siebie. Czasem zamiast wycieczki szkolnej powinno się prowadzić wycieczkę przedsiębiorców i pokazać im, że ci przedsiębiorcy sprzed wieków potrafili dbać o swoich pracowników, potrafili zapewnić. No pewnie, chcesz mieć się grubszy był niż jestem, tak? Ja się nie Jest.